Witam wszystkich bardzo serdecznie. Macie dosyć już silnika 271. Piszecie, że już znacie go na wylot. No to powiem wam kilka zdań o silniku 651. Jest to silnik 2.2 CDI montowany w Mercedesach po 2009 roku. Mercedes zastąpił swoje popularne jednostki 2.2 CDI, 2.7 CDI, 3.2 CDI, to były 4, 5, 6 tłokowe. Zastąpił to jednym silnikiem 2.2 CDI. Ten właśnie 651. Silnik jest montowany nawet do teraz w większości Mercedesów. I opowiem wam krótko, jak tutaj sprawa wygląda. Na dzień dobry mamy tutaj podstawę filtra paliwa. W tej podstawie, ta podstawa łączy się z głowicą. Jest w niej zastosowany taki przelot paliwa z termostatu, raczej paliwa. Przelot wody, płynu chłodniczego z okolicy termostatu do głowicy, do boku. Na tym połączeniu często wygniata się uszczelka, jak też uszczelka osadzona jest w takim rowku i często też pęka taki rowek wewnątrz, powodując wyciek płynu na zewnątrz. Jeżeli macie, woda wam się zbiera na kolektorze z sącem, macie tu mokro, gdzieś wam wycieka płyn, prawdopodobnie są to okolice właśnie podstawy filtra paliwa. Mercedes zastąpił tą starą podstawę podstawą pozmianową. Jeżeli sobie kupicie w Mercedesie nową, ona będzie miała troszeczkę inny kształt, inne miejsce zamocowania. Jak najbardziej to pasuje. Moja teoria jest taka, że ten stara podstawa wywierała jakiś nacisk na kolektor sący. Przez to lubię ten kolektor pęknąć, ale to jest tylko moja teoria niepotwierdzona. Może jest całkowicie inaczej. Jedziemy dalej. Tak w tym silniku wygląda katalizator. To jest cała puszka, w której zamontowany jest filtr cząstek stałych, jak i również katalizator. Zobaczcie tutaj. To są takie, nie wiem czy będziecie widzieć, ale pewnie tak, są takie malutkie kwadraciki. Połowa tych kwadratów już jest zatkana, także przepływ przez ten filtr nie jest dobry. Filtr trafi do wyczyszczenia. Tutaj mamy taką firmę, która zapina to w maszynę i przepłukuje to. Nie, absolutnie nie w domu, nie żadnymi środkami do kominka, nad kanalizacją, Bóg wie co. Część Polaków tak robi, część osób tak robi. Niestety, no nie jest to za bardzo ekologiczne. Polecam taki katalizator, taki filtr stały, zawieźć do firmy. Kosztuje to bodajże 400-500 zł, macie święty spokój, robią to w maszynie. To co schodzi z tego, to jest filtrowane, czy tam coś to utylizują. Na pewno nie wylewają tego do rzeki. A macie pewność, że filtr jest wyczyszczony na 100%. Dostajecie protokół z takiego zabiegu. Więc polecam to zrobić jak najbardziej. I tam był widoczny katalizator, tu jest właśnie filtr cząstek stałych. Od drugiej strony to wygląda dużo lepiej. No ale wiadomo jak ma wyglądać, jak spaliny nie przelatują przez niego. Filtr cząstek stałych, wam jeszcze powiem, są takie rurki często zamocowane, już spauzuję. Tak, to są rurki, które idą do czujnika różnicowego. Komputer, żeby wiedzieć jaki jest stan zapełnienia tego filtra, musi sobie jakieś parametry pobierać. I właśnie to jest rozwiązane w taki sposób, że tu jest rurka, która idzie do tego czujnika, tu idzie druga, tu jest rurka, która jest za filtrem cząstek stałych, tu jest rurka przed nim. Jeżeli filtr jest czysty, nie zawiera popiołu, sadzy, to spaliny przez niego przechodzą łatwiej. I na dwóch tych właśnie rurkach, które idą do czujnika, jest podobne ciśnienie, co mówi, że jest właśnie filtr niezanieczyszczony. Im bardziej filtr jest zanieczyszczony, tym bardziej rośnie ciśnienie przed filtrem cząstek stałych, dając informację właśnie, że powstaje jakieś tam zapełnienie. Komputer według tych danych, jeżeli tam zapełnienie już jest poza normą, wywołuje właśnie dopalanie tego filtra. I na takiej zasadzie to właśnie polega. To jest właśnie ten czujnik różnicowy. Tak on wygląda i często właśnie też sam ten czujnik w tych Mercedesach ulega uszkodzeniu. Tutaj mamy skrzynię biegów manualną wyciągniętą i tutaj widzimy sobie sprzęgło, jak i również koło dwumasowe i też docisk. Tutaj mamy akurat docisk taki samoregulujący się, tam są w środku takie dwie płyty, takie zachodzą za siebie, regulując to automatycznie. Po tej sprężynce często widać
też jakie jest zużycie sprzęgła. Jeżeli ta sprężyka jest całkiem wysunięta, ten bolec tutaj jest wysunięty, to widać właśnie, że już jest końcówka sprzęgła. A jeżeli to jest całkowicie wsunięte, ta sprężyka jest krótka, no to sprzęgło jest w bardzo dobrym stanie. Tutaj właśnie ten silnik miał taki objaw, że przy zapalaniu strasznie mocno rzęził. Wskazywało to na rozrząd, ale później też głośno pracował. Prawdopodobnie dwumast jest uszkodzony. Jak tam zresztą pokazywałem przed chwilą, kręcąc nim. Tutaj macie tą właśnie pokrywę, która przykrywa wam rozrząd. Tutaj uszczelnia rzeczywiście. I jeszcze właśnie wrócę do tego koła dwumasowego, bo ktoś tam powie, o tam czasami chodzi tak na boki, to nic wcale nie świadczy o zużycie koła dwumasowego. I tak jak macie rację, w różnych samochodach różnie to koło reaguje, czasami chodzi mniej, czasami więcej. Czy ogólnie jak w ogóle się nie rusza, no to już jest zacięte, to już tak być nie może. No ale też czasami też właśnie chodzi na boki. Ogólnie ciężko jest tak się wyznać, tak wizualnie, czy tak chydając w rękę, że on jest zużyty. Czasami widać, że w ogóle że jest rozleciany, tam już w ogóle nie trzyma się kupy, w ogóle zasłania te śruby, którym jest to skręcone, to już widać, że jest coś nie tak. Ale w wielu przypadkach wizualnie nie można stwierdzić, że on jest uszkodzony, a jednak wydaje nieprzyjemne odgłosy, warto taki dwumas zmienić. No i wyciągnęliśmy sobie silniczek. Tu wam tylko powiem, w tym miejscu jest zamocowany przepustnica, o której powiemy coś w części następnej. Tutaj mamy termostacik w tym miejscu. Termostat w tych wcześniejszych silnikach osadzony jest na plastikowym korpusie. Ach, katastrofa po prostu. Często bywa tak, że ten plastik jest już twardy, pęka. Jak wymieniacie sobie pompę wodną, to ten tylny kołnierz, właśnie ten tylny fartuch ulega uszkodzeniu. Z tego co wiem, Mercedes pozmianowo zastosował ten korpus cały na stalowy. Dobra. Idziemy sobie do przepustnicy. Zobaczcie, jak ona wygląda. Ile zawiera sadzy na sobie. Ile tego wszystkiego dziadostwa się przykleiło przez właśnie EGR. Nieźle, nie? To jest ekologia właśnie. To jest właśnie powtórne dopalanie spalin. Takie coś wam robi z silnikiem. To jest właśnie dolot tych spalin do kolektora sącego. I sam kolektor sący. W tym modelu już kolektor sący też zawiera te klapki wirowe. Wygląda to wszystko jak widzicie. No. I tu mamy blok silnika. W tym miejscu jest przymocowany filtr, podstawa filtra oleju. Bardzo często w tych silnikach dochodzi tutaj do rozszczelnienia. Rdza tutaj właśnie, tutaj też widać, też jest nalot rdzawy. Rdza robi się taka szorstka, troszeczkę podnosi wam uszczelkę, doprowadzając do rozszczelnienia. W tych silnikach bardzo często to jest wycieka, dostanie się do tych tutaj uszczelnień. To jest rozebranie całego silnika z boku. Na samochodzie to jest trudna sprawa. Bardzo uciążliwa. Żeby się tu dostać, naprawdę trzeba bardzo dużo rzeczy rozebrać. W samochodzie takim jak Mercedes Vito to już w ogóle podwójnie jest sprawa utrudniona. I tu jest kolejne miejsce uszczelnienia. No i tu mamy podstawę filtra oleju. Od razu z chłodniczką. To są te uszczelnienia. Jedno uszczelnienie, tam są drugie, trzecie i tu jest. I tu jest akurat wodne. Tu jest olejowe. I musicie też wiedzieć, że tutaj macie chłodniczkę oleju. I ona jest przykręcana do podstawy. I pomiędzy też są uszczelnienia, jak i zarówno tutaj, w tym miejscu. Ogólnie bardzo wiele tu jest uszczelnień gumowych. Bardzo często te uszczelnienia się niestety wygniatają i puszcza tutaj olej. Także jak mleję tutaj na potęgę z tego tutaj boku silnika, no to prawdopodobnie któreś z uszczelnień się rozszczelniło. No i wiadomo, musimy wszystko rozebrać i wymienić wszystkie uszczelnienia, jakie są tutaj możliwe w tej podstawie, żeby mieć spokój na dłużej. Tutaj mamy kolektor sący. Bardzo często ten kolektor sący
ulega pęknięciu. Nie wiem, czy przez tą postawę tego filtra paliwa, czy po prostu sam w sobie, bardzo często on ulega pęknięciu, doprowadzając do tego, że wycieka wam z niego powietrze, doładowane oczywiście. Te powietrze wylatuje wraz z palinami, z cząstkami oleju, cały ten filtr, cała ta podstawa tutaj, czy cały ten kolektor sący jest okopcony wtedy. Od razu widać, że coś jest nie tak. Często też same śruby od siebie się odkręcają w tym kolektorze, też doprowadzają do nieszczelności. Oczywiście wyrzuca później błędy w ciśnieniu do ładowania, bo wszystko ucieka sobie na zewnątrz. Mamy tutaj klapki wirowe. Wygląda to strasznie, nie? Wszystko okopcone, wszystko pokryte tą sadzą. Wszystko to będziemy skrobać, wszystko to będziemy mieć. To po prostu katastrofa. To już wejście do głowicy, do zaworów sących. Dobra, tutaj sobie nagrywamy wtryski, żeby później wiedział, jak je zamontować, żeby nie musieć kodować od nowa. No i o wtryskach też powiem kilka słów. Wtryski, jak widzicie, są zamontowane w firmie Delphi. Z początku zawsze Mercedes stosował wtryski Boscha. Nie wiem, czy to jest kwestia oszczędności, czy czego innego. Zaczął stosować wtryski Delphi, co się okazało fatalną decyzją. W pierwszej fazie te wtryski bardzo często siadały. Nawet do tych wtrysków była akcja serwisowa na wymianę i coś też przy instalacji w serwisie coś tam robili. Właśnie taka była akcja serwisowa. Sprawa jest nieciekawa z tymi wtryskami Delphi'a, znaczy w ogóle wtryski każde potrafią lać, ale szczególnie te Delphi'a bardzo szybko się uszkadzały, powodując niestety roztapianie się tłoka. Jeżeli wtrysk wam leje, może to uszkodzić tłok. Bardzo często właśnie tam niektórzy powiedzą, ale przecież jak wtrysk leje, to auto więcej pali, albo na przykład ma trudności z odpaleniem, bo ucieka ciśnienie z listwy, z common raila. No ale akurat to jest teoria. W praktyce bardzo często nie widać, w ogóle nie daje to żadnych objawów, że coś się dzieje. No i później, jak już silnik oczywiście kuleje, jak już silnik nie pracuje, dochodzimy powolutku do tego, że coś się dzieje w cylindrach, ściągamy sobie głowicę, no i widzimy wypalone tłoki. Także osoba, która decyduje się na zakup takiego samochodu lub ma taki samochód z większym przebiegiem, a ma zastosowane wtryski Delphi'a, bardzo fajnie by było takie wtryski zdemontować, dać do sprawdzenia, żeby zobaczyć, jaki jest ich stan techniczny. Powiem wam jeszcze tylko, że w późniejszych wersjach tych silników Mercedes zdecydował się z powrotem na wrócenie do firmy Bosch. Także też w nowszych wersjach występują wtryski tej firmy Bosch. Tutaj mamy teraz prawidłowe ustawienie rozrządu. Tam był znaczek OT. Widoczny tutaj na wałku sącym jest taka tutaj mało widoczna, ale jest tu jedna szczałka, druga pokazująca taką kreskę i ta kreska się ma zgodzić z tą kreską. Tutaj mamy taki, tu się montuje blokadę rozrządu, tutaj mamy szpic taki i on się ma zgadzać z tym tutaj na namocowaniu wałka. Tu jest widać troszeczkę przesunięte w prawo. Na tym wałku jest w porządku. Łańcuch jest dosyć solidny, bardzo solidny w porównaniu do tego silnika naszego 1.8 kompresora 2.7.1, jest dużo mocniejszy. Koła są zwykłe blaszane, nie ma tutaj żadnych przestawiaczy faz rozrządu. Dodam wam tylko, że te koła motowa nie mają tutaj klina. Trzeba to zwrócić szczególną uwagę przy właśnie montażu rozrządu, żeby to wszystko fajnie poustawiać, ponieważ właśnie nie ma tutaj klinów ani na jednym, ani na drugim wałku. No i tutaj mamy na koło pośrednie zamontowane ślizgi, no i jak to mówią, rozrząd królewski na zębach. No i ta tutaj zębatka, jak i ta, zawiera na sobie taki tumik drgań, taki mechanizm, który niweluje luzy, żeby koła były ciche. Te koła są przedzielone na pół i
taka sprężyna tam w środku napiera cały czas na koła te sąsiadujące, niwelując właśnie luz, powodując niską pracę. Tu macie właśnie wał główny. Tutaj mamy wałki wyrównoważające, jakąś pompę właśnie wysokiego ciśnienia. Poruszymy też sprawę misy olejowej. W tych silnikach często montowana jest plastikowa miska olejowa. Problem w nim jest taki, że wiadomo, w misce musicie mieć spust oleju i ta śruba spustowa przykręcona jest do takiej tulejki, a tulejka osadzona w plastikowej misce. Bardzo często przy za mocnym dokręceniu tej śruby, przy próbie później, przy zmianie oleju, przy próbie odkręcenia, zrywa się połączenie tej tulejki z plastikową misą, dochodząc do, powodując właśnie to, że nie możecie tej śruby po pierwsze odkręcić, a po drugie, bo wam się obraca w tej misce, po drugie wyciek oleju w tym miejscu. W takim przypadku miska kwalifikuje się do zmiany. Troszeczkę wiadomo, na pieniążków kosztuje, też troszeczkę trzeba się napracować, żeby taką miskę wymienić. Także bardzo fajne rozwiązanie ze strony Mercedesa, gratuluję. Wszystkie samochody miały stalowe lub też aluminiowe miski. W tym wypadku zastosował sobie plastikową. Dlaczego? Pewnie wiecie dlaczego, no ale tak to jest. Na koniec chciałbym wam powiedzieć, że ten silnik jest taki dość dziwny. Z pozoru spoko. Może się okazać, że do końca będzie fajnie. Może się okazać, że się coś z nim podzieje. Jest to taki silnik, wielka niewiadoma. Mamy go, jeździ, ale co tam się naprawdę w środku dzieje, no to już dopóki tego nie rozbierzemy, to jest wielka niewiadoma. Jeszcze wam tylko powiem, że jest też taka sytuacja, że wiadomo, te silniki mają filtr cząstek stałych. Dopalenie tego filtra polega na zwiększeniu przez wtyskiwacze dawki paliwa, która spala się w DPF-ie, powodując wzrost temperatury. Wielką wadą tego zabiegu jest to, że właśnie zwiększona ilość paliwa przez wtyskiwacze znajduje się w cylindrach. Część tego paliwa, wiadomo, wpada sobie do układu wydechowego, ale niestety część tego paliwa poprzez pierścienie spływa wam po ściankach cylindra do komory korbowej, co jest takim zjawiskiem dość nieciekawym, ponieważ rozrzedza wam się olej, jak dość często dochodzi do, czyli dość często moduł silnika ponawia dopalenie filtra cząstek stałych, ten olej coraz bardziej się rozrzedza, mogąc spowodować właśnie zatarcie tego silnika. Musicie sobie pilnować właśnie poziom oleju. Ogólnie silnik moim zdaniem lubi właśnie takie większe trasy, żeby ten silnik właśnie się dopalał tak jak trzeba. Wiadomo, wszystko, żeby dochodziło do właśnie całkowitego dopalenia, wszystko musi być sprawne, wszystkie czujniki, cały układ musi być w doskonałym stanie, wtedy takie dopalenie dochodzi do skutku. W innych przypadkach, no niestety, próba dopalania kończy się zawsze fiaskiem i rozrzedza wam ten olej jeszcze bardziej. Więc moje zdanie na temat tego silnika jest takie, że jeżeli ja osobiście miałbym w swoim samochodzie posiadać taki silnik, musiałbym sobie go po prostu rozebrać na części. Czyli już nie mówię o... Znaczy właśnie, zobaczyć stan tłoków. No ale dobra, już pomijajmy stan tłoków. Rozebrać sobie ten silnik, po prostu osprzęt tego silnika. Zaglądnąć właśnie na te EGR-y, na te tam kolektor sądce, na te inne takie sprawy. Wtryski zdemontowałbym, oddałbym sobie do sprawdzenia, jeżeli posiadałbym te Delphi'a, oddałbym to do sprawdzenia do jakiejś firmy, która profesjonalnie się tym zajmuje, żeby dał mi jakieś kartki z jakimiś odczytami, czy jest wszystko w porządku. Ponieważ właśnie zaniedbanie tego silnika może być słabe w skutkach, a naprawa tego silnika naprawdę nie jest tania. Więc dbajcie sobie o te silniki. Sprawdzajcie, co możecie, bo naprawdę może wam posłużyć na długo. Jeżeli trafi wam się jakaś taka jednostka już zaniedbana lub doprowadzicie do tego, że coś się będzie działo nie tak, no to często zdarzały się częste przypadki właśnie, że ten silnik ulegał trwałemu uszkodzeniu. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Na razie.